Gut. Piękne przyciski. Piękna kabina. Siemanko. Sebastian Chmielewski. Przestawne sterowanie. Przyknąłem. Taki raz. Teraz jeszcze Chmielewski. On minął Chmielewskiego. Przejdziemy. To jego nikt nie będzie. No więc, jak nagrać windę? Po pierwsze, zawsze ja nagrywam windę, że najpierw pokazuję jakieś drzwi lub klatkę schodową i teraz pokazuję drzwi od windy. No i teraz wchodzimy, naciskamy któreś tam piętro, na przykład piąte. Jedziemy. Jakaś babka była. Uważać na osoby, które mieszkają w budynku. I właśnie tak się nagrywa windy. Słuchajcie, aby wejść do bloku, należy zaznaczyć trzy proste triki. Mamy tutaj klatkę. Mamy tutaj lokale od 47 do 43. Druga klatka. A więc najpierw trzeba sprawdzić, czy drzwi są niedomknięte, zamknięte. Kod techniczny. Nie działa, więc dzwonimy na jakiś numer, na przykład na 32. I możemy powiedzieć poczta lwowski do skrzynek w zależności od danej sytuacji. Słucham. Dzień dobry, ulotki do skrzynek. Halo, halo. Dzień dobry, ulotki do skrzynek. Ale co pan w ogóle chce? Ulotki do skrzynek. Proszę. Ulotki do skrzynek. Nie, to ja przepraszam, ale nie. Ale mi na to płacą. Halo. Niestety, tutaj się nie udało, więc trzeba zadzwonić dalej.
34 na przykład. Kurwa, kupi domofon. Bo można jeszcze spróbować z Pocztą Polską. Tam do parku była mucha. No niestety, ale jak mówiłem, właśnie te triki czasami działają, a czasami nie działają, więc jak na razie to tyle. Słuchajcie, teraz zresztą metodą pociągnij za klamkę, więc udało się wejść. Tutaj zresztą też jest domkiem, te są drzwi, ale zresztą do dupy strony, więc teraz się przejedziemy dwoma osiedlówkami. A jak? Osiedle Mewa. Sterowanie już jakieś ten komputerowe, co i było tak. Ruszyła z takim lekkim spowolnieniem. O! Krzywko zawadziła o regio. Kaseta. Żeby nagle trzeba wcisnąć przycisk jakiegoś piętra, czy na przykład parteru lub innego piętra. O, i mamy drugą windę. Administracja osiedla Mewa prosi o bezprzedzamkanie drzwi w windzie towarowej. Otwarte drzwi ze zewnątrz windy wyłączają automatyczną windę z użytku, co generują koszty za przyjazd konserwatorowi i zamknięcie drzwi do windy towarowej, aby działała. Ufa. No widziałem, że takie sterowanie ma. Coś mi się zdaje, że to są zasuwane stare, czy z wersji transliftu. Jedziemy. To oczywiście kabysio. Kurde, metalowa kabina.
PKG op run. Tu jest tylko jedna czujka. Też jest jedna czujka. Też to samo. Już wiem, co się święci. O kurwa. No wiedziałem. Kurwa. No. No co za pojeby genetyczne. Kurwa, ziomki robią sobie zapijają. Kurwa! Ja pierdolę! Słuchajcie, jestem w windzie na ulicy Burgerskiej na Stegnach, Stegn Rożyk dokładnie. I zaraz będziemy jechać sobie, a raczej tylko moja kamera będzie jechać na dachu windy. Mamy tutaj klucz trójkątny. Zaraz wykonam operację tworzenia klucza. Spuśćmy windę się bliżej. Nie jestem miał problemu z filtrami. Może się zjebać. I teraz czekam. Może winda zjedzie na dół. Yeah.
sobie Sunveila. I teraz kamera. Serwis. Kamerka jest. Apps. Na warszawskim mieście koło Plaza Konstytucji mamy windę Kone. Konstruuje firma AR Navailor. Nigdy się z tą firmą nie spotkałem. Szafka. Teraz mam. Gdzie jest dziwny błąd? Otóż kasuje, biorą się w dyspozycję poprzez przyciśnięcie przycisku wentylatora. Słuchajcie, jak robię obróbkę plików wideo. To jest następujące. Otwieram sobie program Cyberlink Power Director.
trochę długo się uruchamia ze względu na telefon. Możemy pominąć pliki podstawowe. I teraz podstawą jest dodanie właśnie intra. Input media files, biblioteki, mod dokumenty, Sprolink, director, kurczę, nie pamiętam gdzie to było, ale back, Sprolink, Sprolink, jeszcze. I właśnie to jest intro, dodajemy go. Teraz importujemy resztę plików. CCM. Właśnie mam wszystkie pliki z aparatu ściągnięte. No i właśnie teraz robimy intro odcinka. Kurwa, gdzie to mogło być? Właśnie tak. Musimy teraz trochę przyciąć. Dajemy mute, będzie muzyczka w tle leciała, jakaś się jakoś doda. Teraz przejście, animacja przejścia. Czy to jest animacja przejścia? Chyba coś takiego. Dajemy. Jakiego tam wychodzi? Dajemy jakieś teksty. No właśnie tutaj. Tak, windy w Warszawie. Tutaj możemy dowolnie zmienić czcionkę, styl czcionki nawet. Pogrubienie i inne takie bzdety. Motion, jakąś taką animację. Dajemy jeszcze kolejną linijkę tekstu tutaj.
Teraz zmienię tekst tutaj. Jakiś taki. Tutaj też. O! Mamy. Kurwa! Źle. O! I nasz efekt jest teraz następujący. Można tutaj dostosować troszeczkę. Żeby było z takim opóźnieniem, nie? No i właśnie o taki efekt nam chodziło. Teraz idziemy dalej. Dodajemy kolejny plik do naszego projektu. Podpowie się. Właśnie robię właśnie taki przykład dla Was, jak to się właśnie robi. Słuchajcie, teraz zaszłam metodą pociągnij za... Mamy właśnie te informacje o danej windzie. No i właśnie mówimy tutaj z RMB oś. Osie edlowe, jakaś tam, ulica, Warszawa. No i teraz odmieniamy czcionkę, zmieniamy jej rozmiar. Zjebało. Drzwi, ale weszłem do dupy strony, więc teraz się przejedziemy. Drzwi, ale weszłem do dupy strony, więc teraz się przejedziemy dwoma osiedlówkami. A ja. No i właśnie tak się robi. Na końcu się dodaje jeszcze napisy końcowe i tak dalej. Ale to już nie będę pokazywał, więc na razie to tyle.